Jak podaje serwis prawo.pl, w badaniu wykazano, że ponad 70% Polaków odczuwa syndromy depresji. Gospodarka na tym może stracić nawet 2 miliardy złotych rocznie. No i w sumie nic dziwnego, że co drugi Polak czuje takie syndromy depresji, jak nawet w tym materiale ze strony prawo.pl. W tekście możemy znaleźć, że 72,8% Polaków w wieku 18 do 80 lat odczuwa już przynajmniej jeden z dziesięciu objawów najczęściej kojarzonych z depresją. Tylko, że odchodzimy na emeryturę już w wieku niektórzy emeryci, całkiem niedawno nasi rodzice odeszli w wieku 60 czy 60 paru lat, więc wygląda na to, że każdy Polak, którego zapytasz, ma, odczuwa jakieś depresyjne e, stany. Ten artykuł jest z 6 lutego 2023, więc już wtedy było, było to mierzone w ten sposób, ale to wygląda według tego, że nawet emeryci już dzisiaj, no taki, znaczy ogólnie emeryci, którzy dostają te podobno lepsze emerytury, nadal mają jakieś depresyjne stany, czy coś w tym stylu, więc to jest bardzo dziwne. To znaczy dziwny ten sposób, że tego się na co dzień nie słyszy, jak na przykład w wiadomościach, jak wiadomo jakie były wiadomości, ale tak było mówione, że Polakom się żyje coraz lepiej i tak dalej, no a tutaj piszą cokolwiek co innego, więc jak to jest? Dalej artykuł pisze, że wyniki badania wyraźnie pokazują, że problem w społeczeństwu mocno narasta, czyli to już nie jest 72,8%, tylko więcej. Link do opisu będzie tutaj pod filmem. Proszę sobie zerknąć, żeby nie było, że to jakiś drdymowy wymówię. Profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego podkreśla, że sytuacja gospodarcza przekłada się na ludzkie samopoczucie, ale nie wszyscy są jednakowo dotknięci zmianami i uwrażliwieni. No dziwnie to napisane, ale to co? Jak mamy 72% Polaków, no to czyli co drugi pracownik, co drugi właściciel firmy, co drugi ksiądz i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy czują się tak zdesperowani, tylko jedna na trzy osoby jest, że jest happy i ok. Natomiast w kolejnej części tego tego wywodu na, na tym artykule jest napisane, że z badem prowadzonych w Unii Europejskiej wynika, że, Polska, że w Polsce wpływ inflacji na nastroje społeczne jest łagodniejszy niż w wielu innych krajach. Ekspertka podkreśla, że kiepsko pod tym względem wypadają Niemcy, choć tam przecież inflacja pozostaje niższa niż u nas. I wyjaśnia, że Polakom pomaga obecnie bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. No i tu mój komentarz taki, czy faktycznie w Niemczech tak jest? Bo wyobraźmy sobie takiego niemca, który zarabia od 1000 do 2000 euro i ma gdzie mieszkać i tak dalej. Czy on jest jakiś zdesperowany, czy jeszcze coś o co innego? Bo tutaj tutaj piszesz, że jeśli ktoś będzie zdesperowany, czy też, e, co ja mówię, jeśli chodzi o mm, jakiś stres, czy coś w tym stylu, to jest tutaj według tego artykułu spowodowanym brakiem pracy, a że my mamy bardzo niskie, znaczy jako Polska, wskaźnik bezrobocia w UE. Czy to nie znaczy, że teraz Polak, każdy Polak musi chodzić do pracy i temu ma depresję? Bardzo ciekaw jestem waszych komentarzy. I dalej czytamy, że to lęk może być o Spowodowany utratą pracy. Czy to, czy to znaczy, że jeśli pracę stracimy, to już później nie znajdziemy? Czy to znaczy, że ta praca już będzie jakaś inna, gorsza, mniej płatna, czy coś? Dajcie znać. I ekspert pisze, że w związku ze spadkiem wzrostu gospodarczego sytuacja na rynku pracy na pewno będzie się pogarszać. No i tutaj mój znowu komentarz taki, no ale przecież cały świat zapierdziela do przodu ile może. Podobno Polacy się bogacą, a tutaj pisze, że jeśli gospodarka czy też sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać, to ludzie się będą bardziej depresować. To jest bardzo ciekawe, co tutaj piszą, bo mi to wygląda na to, że to jest jakaś, jakaś, jakiś taki sposób przekręcania faktycznego, faktycznie prawdy, co się dzieje, bo przecież praca, praca nie jest po to, żeby człowiek ją wykonywał, czy też pra, człowiek pracy nie potrzebuje, tylko potrzebuje pieniędzy, żeby żyć spokojnie, tak? Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, tak? I jak nie wie, że co chodzi, to chodzi o kasę. Nadal w połowie tego wywodu na prawo.pl pisze, że szacowane straty. No i znowu chodzi o kasę, tak? Już będziemy się my przejmować tym wszystkim, że to będzie jakoś, się, jakoś państwo będzie tracić kasę z tego powodu. I to, to, to jest największy powód, tak? To jest największy problem tego wszystkiego? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wysyp komentarzy będzie na dole i sobie poczytam, co o tym wszystkim myślicie, jak wy to czujecie. Dzięki, pozdrawiam, cześć!